Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym odcinku Steel Division. Gramy scenariusz Bobrujsk. Bronimy podejść do Mińska. Musimy zachować kontrolę nad Mińskiem i Mołodecznym. Mołodeczno jest bodajże tu, jak się dobrze nie mylę. I oraz Mińsk tak naprawdę, ale musimy rzeki Borys, linii rzeki bronić. Chociaż my tutaj musimy wyciągnąć jednostki. No i tak, mamy pierwszą bitwę zakończoną. Udało nam się odeprzeć atak, prawda, z batalionu rozpoznawczego gwardii, ale udało nam się ten atak tutaj odeprzeć. Natomiast no, na razie nic nie wyciągniemy. Zdałoby nam się, żebyśmy wyciągnęli, jak widzicie, przyjdą dopiero bombowce i myśliwce, więc nie jest źle. Natomiast no mamy problem, już mamy problem, bo potrzebujemy już wydostać jednostki, które tutaj, tak powiem, są, albo zostaną okrążone i będzie problem. Ja je już wycofuję. Pierwszy batalion, tak, 17 pułku policji, natomiast tu mamy w ogóle jakieś bataliony policyjne tu mamy. Zdałoby nam się, abyśmy tutaj ich opóźniali ile się da. Jak najdłużej tak naprawdę. Tu mamy jakiś batalion 34 pułku specjalnego. Tu mamy pierwszy batalion tego pułku, też wysyłamy. Tu mamy 8 pułk przeciwlotniczy i grupę bojową Lendle, czy jak to się ładnie nazywa, uzbrojoną w 2 tygrysy, więc wysyłamy od razu na front. Co mamy tutaj? Tu mamy samolot i tu mamy jakąś jednostkę. Co my tu mamy? Jakiś batalion forteczny. Ma na uzbrojeniu przeciwpancerny, ma pancer Fausty, ale już ich wysyłamy. Zastanawiam się gdzie. Bo sytuacja jest tak dynamiczna, że musimy wyrwać tutaj linię tak naprawdę. Na razie niech idą tu, później skręcą. Tu mamy jakiś batalion. Mamy 88. Mogą być dobrym wzmocnieniem, żeby zatrzymać te wojska pancerne, które tutaj są. Ten oddział policji bym wycofał, natomiast was dam tutaj. Mamy jakieś czołgi, mamy haki, 37, no zmiłujcie się. 44 rok. Dobra, i co mamy tutaj? No tutaj musimy coś, grupa Winter jakaś, grupa bojowa Winter ma 2 stługi. I coś przeciwlotniczego ma. Flaka 37. Tutaj co mamy? Oni się mogą okopać. Natomiast ja bym tutaj zastanowił. To wy potrzebujemy tak. Wy się musicie na pewno tutaj umocnić. I są umocnieni. Natomiast boję się, że oni nas tutaj będą mogli oskrzydlić. Dobra, wy pójdziecie tu. Wy pójdziecie na las. Gdzieś batalion obrony terytorialnej, czy coś w tym rodzaju. Was wycofujemy. Wy teraz przejmiecie tutaj. Tu mamy jakiś 44. Grupa Wizing. Zastanawiam się, czy ich po prostu tutaj nie bronić gdzieś tu na linii rzeki, nie wiem. Stawmy ich tu na razie. Mamy artylerię. My możemy, tak, oni będą w samotności walczyć. Natomiast mają moździerze, mają jakieś czołgi. Lekkie, to myślę, że może nam się uda. To jest 10 batalion rozpoznawczy gwardii. Ja bym wykorzystał tak. Was oraz was i spróbował zaatakować. Oni bronią się sami, więc tak wrzucą na dzień dobry więcej sprzętu. Natomiast nie wykorzystam lotnictwa, nie chcę. Będę musiał szanować tygrysy, bo jest ich tylko 5, ale pójdą na ogień, bo dzięki nim
jest szansa, że się nam uda i będziemy mielić, mam nadzieję tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, nie jest źle. No to odpalamy, zobaczymy. Panowie, jedziecie. Dobra. Następny dywizjon. No myślę, że uda się pierwszą jednostkę. Karabin maszynowy tutaj już swoje robi. A pociski też lecą. Dobrze. Dobra, odpieramy ich. Bardzo dobrze. Świetnie, no, nareszcie. Wy tu. Tygrys się nie uporał z Valentine'em. Dobra, myślę, że dostał. Na przeprawę. Myślę, że za chwilkę... O, właśnie, za chwilkę... O, tak jest. Zabadł go. Świetnie. A jednak jeszcze nie. Ale BA został zniszczony. Myślę, że za chwilkę będzie już po Valentine'ie. Tak jest. Tygrys zrobił swoje. I Tygrys sobie spokojnie może tutaj... No właśnie tak. Natomiast was, drodzy koledzy, możemy dać śmiało tutaj. I przeniesiemy ciężar. Tu. A teraz się zajmiemy tym zagadnieniem tu. Dobra. Tygrys i pak. Uszkodzony. Tygrys. Jeszcze nie. Tiger uszkodzony, ale daje rady. Nie przebije pancerza, natomiast Valentine zniszczony. Dobrze. Wie lauten Ihre Befehle?
ein Abschussring mehr. Motor an und dann los. Oj, 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 blisko, blisko. Dawaj tu. Lekkie uszkodzenia. Że tamten zarobił więcej. Idzie do opatrzenia. Tygrys przyczajony. No i bardzo dobrze. Dobra, uszkodzony. Wyciągamy tego tygrysa stąd. Szkoda, że nie mam tutaj takiej piechoty. Dobrze wyposażone środki przeciwpancerne. Bardzo ładnie. BA. Znowu pod lufy wjeżdża. Poszedł. Świetnie. Jedziesz tu. Dobra, ty wyjdź na lasek. Okej, i jest git. Wy panowie. Jedziecie tu. Na ten lasek. Wy panowie. To jest autka. Tu. A może nawet i tu. Dobrze, bardzo dobrze. Panowie, zajmujemy. Bardzo dobrze. BA jedzie. Świetnie. Przechodzimy do akcji. Proszę bardzo. Wir nähern uns dem Feind, Herr Kommandant. Ohne Tritt, Marsch! Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Wir sind leer geschossen. Scheiße, es hat einen erwischt. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Dobrze.
Mamy Valentina znowu. Oj, 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 co to się dzieje? A Stiger wali tam. Dobrze, niech walczy. Wy tu? Wy będziecie bić tu. Jestem tygrysem, jedź. No i był sobie, był sobie, był. BA Destroyed. Świetnie. Wy opanujecie to. Karabin maszynowy jak najbardziej. Panowie. Nie ma, że boli. Musimy iść do przodu. Świetnie. Verdammt, hier ist ganz schön was los. Warten auf Feuerkoordinaten. Sprenggranaten geladen. Doch. Feuerbereit. Wenn in Reichweite Feuer erlaubt wird. Obróć się. Jawohl, Kommandant. Dasz rady? O, zrykoszetował. Dobra. Przebij go. Nie trafił. Dobra, wycofuj się. Dobra, stop. Panowie, wy tu. Wy tu. Wycofuję się za rzekę. To co, myślę, że możemy spróbować. Że tak powiem. Pewnych rzeczy. Siedem minut.
Może przyspieszymy, zobaczymy. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Zur Stelle, Hauptmann. Jest git. Idziemy, panowie, idziemy. Weder Freund noch Feind, nur lohnende Ziele. Artillerie zu Diensten. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Zur Stelle, Kommandant. Panowie. Dobra, idziesz. Verdammt, hier ist ganz schön was los. Dobra, dostał z artylerii. Dobij go. On nas nie widzi. Świetnie. Co to znaczy celność? Wie lauten Ihre Befehle? An alle Einheiten, Feind gesichtet. Panowie, szybciutko. Ja, Kommandant. Ogień zaporowy. Wycofcie się. Feind direkt vor eigener Stellung. Ich höre. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy po totalne zwycięstwo. Wycofujcie się, panowie, wycofujcie się. Rot 6, kampfbereit. Dobra, artyleria bije. Myślałem. Dajesz, dajesz pan. Dobrze. I dawać mi tu tygrysa. Pan też bije. No i o to chodziło. Panowie, dobrze, bo on się wycofuje. Wie wäre es mit Trommelfeuer? Wir machen halt.
Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Feind in der Nähe. Beschützt die Artillerie. Zu Befehl. Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Forsujemy. Wäre es mit Trommelfeuer. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Luken dicht, wir greifen an! Was sind Ihre Befehle? Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Feind gesichtet. Seid auf der Hut. Überprüft Waffen und Munition. Wenn in Reichweite Feuererlaubnis. Verstanden. Scheiße, das war knapp. Zu Befehl. 10 Uhr! 500! Feuer! Scheiße! Es hat einen erwischt! Wird bekämpft! Scheiße! Es hat einen erwischt! Es ist mir eine Ehre, die Männer anzuführen. Hier und zwei, Feind gesichtet! Volle Deckung! Uiuiuiui, co tam się dzieje? Gesichtet. Jawohl, Hauptmann. Schütze, 10 Uhr. 500. Feuer. Hier Rot 2, Feind gesichtet. Rot 1 an alle. Dobić go. Kommen. Voll auf die 12. Zur Stelle, Hauptmann. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Gute Arbeit, Richtschütze. Panzer vorwärts. Marsch. Die Gruppe erwartet Ihre Befehle. Wir sind leer geschossen. Holen Sie das Fernglas raus, Ufts. Artillerie für Kommando. Bleib gut wahr. Feind gesichtet. Marschbereitschaft hergestellt. Artilleria. Warten auf Feuerkoordinaten. So. Geschütz wird auf Ziel ausgerichtet. Hier und zwei, Feind gesichtet. Wie wäre es mit Kopfschaden, Schweinehund? Scheiße. Koniec. Średnie zwycięstwo. Było ciężko. Ale się udało. Także nie jest źle. Jakie straty?
5 oddziałów, 86 wyeliminowanych, nie jest źle. Natomiast, jak widzicie, bardzo pięknie, chyba wszystkie czołgi, zaraz sprawdzę. My mamy, jak widzicie, tylko to. Ten oddział został, mam nadzieję, rozbity całkowicie. Ja mogę, nie wykorzystam. Ten jest okopany, nie wykorzystam go, ten też nie. Nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle, natomiast reszta przed nami. Jest tu trzech po naszej stronie, po jego 235 pojazdów, więc nie jest źle. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobało, pamiętajcie, łapka do góry. Dziękuję i pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!